Idę se kurde pazurę otworzyć, albo nie, bo jeszcze dwójka, czekajcie. Dobra, ja se dwa, bijemy i leci wróżba. Unikat, no to z pazura też powinien być unikat. Dobra, zapierdalam szukać otworu. No i w ten otwór włożę po prostu smoczy pazur. Mam dwa, więc zobaczymy. Tutaj nie ma, lecimy do góry. I się okaże. No, że jeszcze tutaj luknę. Nie, młody smok był gdzieś wykryty. Nie tutaj, tylko to była jaskinia piaskowej burzy chyba. To... Tak, jaskinia piaskowej burzy. Ona jest... Tam, dobra, przy okazji zobaczę, czy jest otwór na pazur na zachodzie. Jak tam nie ma, to po prostu się poleci pod przedsionek, kamyk mam aktywny. No ale najpierw się ogarnie, czy po prostu jest ten smok, który był wykryty wcześniej. No był wykryty 21:41. Dobra, piaskowej burzy jest tutaj, to było. No dobra, czekaj, jeszcze tutaj. Czy jest otwór? Jest, dobra, czyli tutaj będę wbijał. Ale to po przejęciu tutaj respu. Może akurat uda się wylotać trzeci smoczy pazur. I wtedy będzie do 3 razy sztukę. No znając moje szczęście, to i smoka nie będzie, jak będzie to bez pazura. Ale już kiedyś sprawdźmy to. Chuj, jest smok. Dobra. Czekajcie, muszę wejść na nowy interfejs, żeby zawołać. Dobra, chyba że są wszyscy. Jest nas 6. Trochę mało liczyłem na dychę, ale Weyronowi się nie chce wbijać i tak dalej, i tak dalej. Jarkan nie odpisuje, Fern nie odpisuje, więc generalnie raczej bitka w 6. A zapytam jeszcze, czy Al. Jakiś sygnał. W ogóle co to się dzieje? Tu jest McDonald, a tu Kaiser. McDonald? Kaiser. Tu też Kaiser. Dobra, dostałem sygnał. Bijemy pazur. Tak jak wam mówiłem na początku. Unlucky fest. Dobra. Na 3 kurde losowania. 3 kurne zwoje. Słabiutko. No ale no nic. Idziemy chociaż otworzyć te dwa. Wtedy idę odebrać dzienne i do spanka. Bo kurde, nie ma co czasu marnować. A dzienny trzeba odebrać, bo o 3:10 będzie jakaś przerwa dwugodzinna. Dobra, smoczy zamek, nic się nie dzieje. Aha, nie ta postać, dobra. Dobra, tutaj jeszcze pozdro dla ekipy, bo dzieciaczek pisał. Więc duże pozdrowienia dla dzieciaczka. I lecimy otworzyć pazurek już na dobrej postaci. Wtedy wbiłem 2:93, żeby Rochter mógł bić jeszcze tancem. I dobra, mamy dwa pazury, no to 3, 2, 1 strzały. Czyli no to była ta przepowiednia z Amuno, że będą strzały. I teraz przydałoby się jakąś inną przepowiednię, ale jakby to przepowiednie zrobić? Dobra, wymyśliłem. Napiszę do dzieciaczka, żeby wybrał liczby od 1 do 3. 3 to będzie unikat. Wybierz liczbę od 1 do 3. 3 to jest unikat. 1 to jest legenda. 2 to heroik. Czyli zobaczymy, co wybierze. A już mogę otworzyć? Jeszcze nie. Dalej nie wybrał. 3 unikat, 1 legenda, 2 heroik. Czekam. Dobra. Generalnie czekałem, dzieciaczek trochę późno odpisał. W międzyczasie Rochter wybrał 1, Synet 2, Kono czy dzieciaczek 3. No i zobaczmy. 3 to było unikat, nie? Że dzieciaczek wygrał. Więc no. Generalnie 2 unikaty, 2 pazury, smok, 3 zwoje. Ajajaj, lipa. No i tak jak mówiłem na drugim odcinku z otchłani, że sprzedamy łapy, to znaczy sprzedam legendę, sprzedam.
No to sprzedaję Dawisowi łapki z Driady ORK za cenę klonową 2G. Generalnie było 4 chętnych, ale że i tak kupiłem te łapy po taniości, no to nie chciałem zdzierać, po prostu Dawis był pierwszy, mogłem zrobić licytkę, pewnie do dwóch coś gdzieby to poszło. No ale po co, no i tak na tym zarobiłem swoje. Więc no. Git. Przy okazji Dawid pisze dzięki, że zniszczony. No. Dobra. Mikrofon muszę wziąć tutaj. Dobra. Przy okazji mi w tle leci wykład, ale mam go wyciszony w nagrywaniu. No ale dobra. Lecimy do aukcyjnego. Bo zabawna sytuacja. No, gość mi oferował 1,5G za na 6SK. Powiedziałem, że 1,6G. No bo dowiedziałem się, że WFenix sprzedaje esencje, 40 esencji za 1,4G. Czyli no to byłoby i tak 200M na sztabki. Dwie sztaby. Na gościu mi pisze później, że on da 3,2G za te dwie legendy. Ja mu nie odpisałem, po prostu zignorowałem. On mi napisał, że 3,5G. Dalej to po prostu olałem. I później na poczcie, dzisiaj mi na poczcie napisał, że da 4G za te dwie legi. Ja mu napisałem, że 4,2G i bierz je. A on do mnie, że 4,2G dużo i tak dalej. Ja do niego, to 4,1G, ale i bierz teraz. No i jak widzicie, 4,1G. Jeszcze ogólnie teraz ten... Gościu nie ogarnął, że z tego nie ma butów BH. Czyli on będzie chciał tylko sam naszej. Ej, ci lipa. Dobra, czekajcie, muszę dogadać się. No i wyszło, że on chciał te buty BH, które są z fizyczną osłoną, ale ostatecznie doszedłem z nim do porozumienia, że 2,05G za ten naszej z SK. No i to wychodzi tak, że skarbiec 100M wpłać pięknie, wpłaciłem całość już 2,5G, więc bardzo fajnie. Tu jeszcze wpłacę 250M, bo jest składka. Czy ja chcę teraz to wpłacać, czy później? Czy ja chcę złożyć zbroję teraz, czy nie? Bo czas mam do 6. Dobra, powiedzmy, że na razie składkę sobie odpuszczę. Bo jednak, no, nie wiem, czy ja chcę teraz składać zbroję, czy nie. I pytanie, czy pokazało piątą zakładkę na filmie, czy też nie. Ale dobra, no wpłacę po prostu ten hajs na razie do depo. I cóż, te butem to odłożyłem, dobra. O, kamyk aktywny, to git, można się tepnąć, a dwójeczka raczej będzie już respiła albo będzie stała. No, stoi, dobra, to bijemy i... Kamyk? No, kryształy. No nic, kolor podobny. Dobra. Szkoda trochę, bo liczyłem, że 4G wpadnie, bo to był mega fajny deal. Ale mimo wszystko i tak dobrze się to skończyło. No, jest kasa na sztabki, jest kasa na esencję. Więc generalnie składać zbroję, czy nie składać? O, to jest pytanie.